Takie największe zaskoczenie tej edycji Azji Express? Jakaś sytuacja, jakieś zadanie? No ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że na pewno moim najgorszym dniem było noszenie sari. Jednak zdecydowanie, wiesz co, szata czyni człowieka, ja się w tym nie czułam dobrze i wtedy miałam kryzys. Natomiast najbardziej zaskakującym zadaniem i najbardziej niesamowitą przygodą, jaką tam przeżyłam, to, że nagle znaleźliśmy się w dżungli pełnej słoni i tygrysów, a warto dodać, że słonie są 3 razy bardziej niebezpieczne niż tygrysy. I nagle okazało się, że no niestety w tą dżunglę, a ja tak zdecydowałam, wychodzimy i idziemy przez nią sami, bez żadnej ochrony. A my, to ja jeszcze zdradzę, nie wiem czy Asia o tym wie, że plan był taki, żeby uczestnicy nocowali w tej dżungli i produkcja jednak wycofała się z tego pomysłu, bo był zbyt niebezpieczny. Było zagrożenie. Ale jeżeli pytasz o zaskoczenia, to ja myślę, że Joanna będzie ogromnym zaskoczeniem dla widzów. Oj, zdziwią się.